drodzy Państwo, bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie, za to, że poświęciliście swój czas, żeby się spotkać tutaj wspólnie z nami, bo to pokazuje, że to, co robimy, ma sens. Nie byłoby tego projektu, nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie ci ludzie, którzy mnie wspierają, którzy we mnie uwierzyli. Brawa, Wali! Zostali już przedstawieni i widzicie Państwo, jak różnorodną społeczność tworzymy. Tutaj jest miejsce dla każdego. To, co nas wyróżnia, to inne doświadczenia, inna wrażliwość, ale przede wszystkim wzajemny szacunek. Pomimo tego, że się różnimy, mamy różne poglądy, różne sympatie, ale wszyscy, jak tutaj jesteśmy, jak tutaj stoimy, mamy na sercu jedno. Dobro naszej gminy i jej mieszkańców. Bardzo serdecznie chciałam podziękować mojej rodzinie, moim najbliższym, dlatego że są dla mnie niesamowitym wsparciem. Bez nich nie udałoby się to. Nie byłabym tutaj. Oni obdarzają mnie niezwykłą empatią i wspierają w trudnych chwilach. Dziękuję każdemu, kto przyłączył się do kampanii. Dziękuję również mieszkańcom, bo to z wami spotykam się codziennie, każdego dnia. To was słucham, z wami rozmawiam. Dziękuję za każdy przejaw życzliwości z państwa strony. To są dla mnie bardzo ważne kwestie i to tak naprawdę jest dla mnie największa nagroda. I to pokazuje, że to, co robię, ma sens. Jesteśmy na tej dobrej zmianie po to, żeby ta przyszłość Andrychowa była coraz lepsza, żeby tutaj było miejsce dla każdego. Nie chcemy przenosić tutaj atmosfery z Warszawy na ten nasz lokalny grunt. Dlaczego, drodzy Państwo? Dlatego, że nasze problemy, dziury w drogach, niezałatwione sprawy, one nie mają barw politycznych. To są tutaj nasze ludzkie sprawy i my musimy się o nie zatroszczyć. Z Andrychowa. Nie mam za sobą nie wiadomo jakiego sztabu, nie mam urzędu, nie mam firmy PR-owskiej, ale moją siłą są ci ludzie, którzy za mną siedzą. I moją siłą jesteście Państwo, którzy każdego dnia przyjmujecie mnie do swoich domów, rozmawiacie ze mną i dzielicie się swoimi problemami. Dlatego jestem przekonana, że ta siła wybrzmi i 7 kwietnia zwyciężymy. Była to łatwa decyzja, ale była to decyzja, która wynikała ze wsparcia wielu środowisk. Gdyby to było tylko jedno środowisko, proszę Państwa, to nie byłoby o tym mowy. Ale ja mam za sobą mnóstwo ludzi. Ludzi o różnych poglądach, ludzi, którzy są dla mnie niesamowitym wsparciem. Tak naprawdę Stowarzyszenie Andrychów Twoja Gmina, Nasza Przyszłość pokazało, że inicjatywa, z którą weszliśmy do Państwa, inicjatywa rozpoczęcia dialogu społecznego, dania Państwu możliwości, żebyście się wypowiedzieli na temat przyszłości naszej gminy, na temat tego, jak oceniacie jakość życia w naszej gminie, ma sens, dlatego że to było około 3000 ankiet. Ankiet, które do nas wróciły, które nasi sympatycy, nasi wolontariusze wypełnili, przelali na papier, które opracowali. I to była dla nas niesamowita baza. Baza do tego, żeby stworzyć program, który będzie programem bliskim ludziom, bliskim mieszkańcom. Bo my jesteśmy po to przede wszystkim, żeby reprezentować Państwa interesy, Państwa potrzeby. Na tej podstawie powstał oczywiście program. Program, który nazwaliśmy Wielką Piątką dla Gminy Andrychów. Dlaczego piątka, moi drodzy? Dlatego, że dotyczy 5 głównych obszarów tematycznych. Ta piątka będzie leciała teraz tutaj w tle. Ja odniosę się do tych najistotniejszych problemów, na które zwracali Państwo uwagę. Pierwsza kwestia naszej Wielkiej Piątki to ochrona zdrowia i bezpieczeństwo. Druga, przedsiębiorczość i inwestycje. Trzecią, bardzo istotną rzeczą jest komfort życia społecznego. Następnie oświata, kultura i sport. Bo tutaj rozwijają się nasze pasje, tutaj możemy się realizować. No i oczywiście finanse i urząd, bo
zadania nie osiągnie się żadnego celu. Ale teraz po kolei. Pierwsza kwestia, czyli ochrona zdrowia. Ta kluczowa ochrona zdrowia, która wybrzmiała w ankietach, które Państwo otrzymaliśmy. Andrychowska społeczność oczekuje na nocną i świąteczną opiekę medyczną. Brawo! I oczywiście my mamy świadomość, że to jest trudne zadanie, ale to jest zadanie, którego się podejmiemy, dlatego że taka jest wola mieszkańców, a my jesteśmy od tego, żeby walczyć i dobijać się drzwiami, oknami. Po to, ponieważ są możliwości prawne, są możliwości finansowe. I wierzę w to głęboko, że to się uda. To jest nasza misja na całą kadencję. Drodzy Państwo, zdrowie definiujemy nie tylko jako dobrostan fizyczny, ale także psychiczny i społeczny. Dlatego o tym dobrostanie psychicznym ten dobrostan wyrazi się w kolejnym projekcie, czyli programu profilaktyki ochrony zdrowia psychicznego, który zostanie wdrożony w szkołach podstawowych, dlatego że one są leżą w kwestii zarządzania gminy. Mamy nadzieję, że ten program rozszerzy się także na szkoły średnie, bo wiemy, że tam też jest bardzo silna potrzeba. Zapytacie Państwo dlaczego? No dlatego, że dzisiaj kwestia zdrowia psychicznego jest wielkim wyzwaniem, nie tylko w skali światowej. W skali oczywiście naszej małej miejscowości również. I my zadbamy o to, żeby nasze dzieci doskonale rozumiały, czym jest empatia, doskonale znały i rozumiały swoje emocje, potrafiły regulować nastroje, potrafiły walczyć ze stresem. Wyposażymy ich dzięki warsztatom, dzięki pracy pomocy specjalistów w te narzędzia. Bo to, drodzy Państwo, zaprocentuje w przyszłości. Ja się bardzo cieszę, dlatego że już ze strony młodzieży jest bardzo pozytywny odzew. Pojawiają się postulaty, żeby uruchomić telefon zaufania w szkołach. To jest coś, na co oni czekają i my to zrealizujemy. Kolejny filar. Przedsiębiorczość i inwestycje. Drodzy Państwo, tysiące rozmów pokazało, że tak naprawdę to, czego ludzie oczekują, to są inwestycje bliskie ich życiu. Ich głosem w sołectwach są sołtysi. I to oni bardzo często wskazują na te podstawowe, priorytetowe sprawy. Nie zawsze to jest przestrzegane. Najczęściej to jest kwestia braku chodników, braku kanalizacji, braku oświetlenia. Naprawdę bardzo prozaiczne sprawy. Ja jeszcze wczoraj byłam w Zagórniku razem z panią sołtys. I tak po kolei jestem w każdym sołectwie i rozmawiam z państwem. I to jest to, czego oczekujecie, żeby te podstawowe kwestie zostały naprawione, zrealizowane. Dlatego nasza odpowiedź jest taka, oczywiście, my nie będziemy robić złotych klamek, jeżeli te rzeczy nie będą załatwione. Macie na to naszą gwarancję. Ja ze swoim sztabem, ze swoimi kandydatami na radnych gwarantuję Państwu, że będziemy obecni blisko Was. Każdy sołtys, każdy radny, również przedstawiciel mojej osoby, jeżeli dacie mi taką szansę i zostanę burmistrzem, gwarantuję Państwu, że będę w każdym sołectwie, będę się spotykała z ludźmi całą kadencję, a nie tylko w ostatnim miesiącu, jak to zwykło bywać. Drodzy Państwo, gmina Andruchów to oczywiście przedsiębiorcy i ich problemy. Ich problemy, które spotęgowała ekspansja tutaj sklepów wielkopowierzchniowych. Dlatego konieczny jest kompleksowy program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw po to, żeby ponownie mogły rozpocząć działalność, żeby stały się konkurencyjne. To jest wyzwanie, które podejmiemy. Dlatego powołamy Andrychowską Radę Biznesu po to, żeby nawzajem wspierać się, żeby burmistrz był obecny w podejmowaniu tych trudnych decyzji. Zaoferujemy wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń. Nie tylko w zakresie prawa, ale także social mediów, po to, żeby przedsiębiorcy odczuli nasze wsparcie i żeby chętnie tutaj inwestowali. Ta gmina ma być przyjazna dla młodych przedsiębiorców, dla tych, którzy chcą tutaj pozostać, bo w konsekwencji zostaną tutaj młodzi ludzie, tutaj założą swoje rodziny, a o co nam wszystkim chodzi, drodzy Państwo. Sprawy społeczne, czyli dobrostan społeczny.
43-tysięczna gmina Andrzejów. Nie mamy żłobka. Nie mamy żłobka, dlatego nie każda z mam może podjąć zatrudnienie, bo nie każda ma dziadków, którzy zapewnią opiekę. My mówimy tak dla żłobka, co więcej, mówimy również tak dla Małopolskiego Programu Niania 3.0. Programu, na który województwo przeznacza 3 miliony złotych. Dzięki temu programowi mamy będą mogły skorzystać z dofinansowania. W jakim stopniu? 30% takiego nakładu na nianie zatrudnionej w pełnym etacie, na pełny wymiar czasu pracy pokrywa rodzic, kolejne 30 gmina, a 40 uzyskiwane jest z dofinansowania ze środków województwa małopolskiego. Proszę Państwa, to jest 70% wsparcia i taka mama nie tylko może pójść do pracy, podjąć aktywność, ale również da miejsce pracy. I o to wszystko nam chodzi. To jest realne wsparcie. Oczekuje również inna grupa. Seniorzy, nasi kochani seniorzy. Dzisiaj problem samotności bardzo im doskwiera. To są osoby, które chętnie wyszłyby z domu, spotkały się w swoim towarzystwie. Dlatego proponujemy dzienny dom dla seniora, dom, w którym będą mogli spotykać się w swoim gronie, w którym będą mogli ćwiczyć swoje i doskonalić swoje funkcje poznawcze. Bo, drodzy Państwo, seniorzy to jest naprawdę wspaniała społeczność. Ja miałam okazję zwiedzać kilka domów seniora. Kiedy widziałam pasję, z jaką ci ludzie tam przebywają, pasję tych, którzy prowadzą sobie różnego rodzaju warsztaty, to jest coś niesamowitego. Człowiek, który jest z boku, nie widzi, jak to funkcjonuje od środka, nie zdaje sobie do końca z tego sprawy. Ale to jest naprawdę realna pomoc nie tylko dla seniorów, ale przede wszystkim także dla ich rodzin. Dla rodzin, które nie mają czasem możliwości opiekować się, bo będą musieliby zrezygnować z zatrudnienia, a przecież nie o to chodzi. Każdy powinien też odpocząć, powinien realizować się zawodowo. Dlatego tego typu rozwiązanie to jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób starszych. Również osób, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności. Ja się bardzo cieszę, drodzy Państwo, dlatego że w moim gronie są dwie osoby, które reprezentują to środowisko. I to jest dla mnie wielkie wyróżnienie, że zechciały przyłączyć się do tego projektu. I widzę, ile one w sobie mają empatii, ile w sobie mają chęci pomocy drugiemu człowiekowi. To jest niesamowity potencjał, który my musimy wykorzystać, który Państwo musicie docenić, bo o to przede wszystkim chodzi, żeby nasza gmina była przyjazna dla drugiego człowieka. Kolejny filar, drodzy Państwo, oświata, kultura i sport. Czyli to miejsce, ta przestrzeń, w której możemy rozwijać swoje pasje. Moje dzieci i mój mąż, wszyscy uprawiają sport, różnorodny, dlatego wiem, jak to jest ważne. Wiem, jakie to jest istotne w kształtowaniu ich osobowości, ich tożsamości. I gorąco zachęcam wszystkich do tego, żeby wspierać kluby sportowe, do tego, żeby wspierać wszelkiego rodzaju organizacje, które dbają o nasze dzieci, dbają o naszą młodzież. I my to będziemy robić. Ja z doświadczenia, ponieważ również działam w takich organizacjach, wiem, jak istotne jest to, żeby te osoby otrzymywały wsparcie. To są ludzie, to są społecznicy, którzy chcą pracować dla dobra innych, ale bardzo często nie wiedzą, nie znają dokładnie regulacji prawnych, nie wiedzą, z jakich projektów mogą skorzystać. Dlatego my wychodzimy naprzeciw i utworzymy specjalną komórkę po to, aby takie organizacje społeczne mogły skorzystać ze wsparcia. Gmina będzie dla nich partnerem, która będzie ich wspierać. I na to, drodzy Państwo, gorąco liczymy. Organizacje pozarządowe to jest ta przestrzeń, która jest bardzo ważna w kształtowaniu oczywiście społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego położymy na to bardzo duży nacisk. Położymy również nacisk na to, żeby wszystkie kluby sportowe, które szkolą młodzież, szkolą dzieci, żeby podział środków był sprawiedliwy i nie zależał od tego, czy prezes danego klubu zna burmistrza, czy darzy go sympatią, czy nie. To mają być jasne, przejrzyste zasady. Zasady wypracowane w formie algorytmów i przede wszystkim zasady wypracowane w porozumieniu z klubami. Po to, żeby wiedziały, że jest przejrzystość i że bez względu na to, kto będzie burmistrzem, drodzy Państwo, to te środki będą, bo oni szkolą nasze dzieci. Thank you.
myślę, że to jest doskonała forma wsparcia, docenienia naszych małych obywateli. I mam nadzieję, że w przyszłości ten projekt rozszerzy się i będzie również dotyczył seniorów. Drodzy Państwo, jesteśmy w Andrychowie. Każdy, kto przejeżdżał przez Andrychów, no kontakt jaki ma, jadąc ulicą Krakowską, doskonale widzi, w jakim stanie jest Plac Mickiewicza. Doskonale widzi, w jakim stanie jest Park Miński, który powinien być wizytówką. My mówimy temu nie. Dlaczego? Dlatego, że to jest centrum, o które powinniśmy dbać. Ja nie odżegnuję się od tych inwestycji, które dotychczasowy pan burmistrz. One wszystkie są potrzebne, one w jakiś sposób zaspokajają te potrzeby mieszkańców, one tutaj mogą się realizować. Ale my musimy zadbać o to, co stanowi nasz zasób. A tym zasobem przede wszystkim jest nasz piękny rynek, jest nasz piękny park, który zostanie odnowiony po to, żeby tchnąć nowe życie. Żeby tutaj w okresie letnim mogło być kino, żeby tutaj w okresie zimowym powstał jarmark świąteczny, powstało lodowisko, z którego będą mogli korzystać młodzi ludzie i nie tylko. Proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Parking przy tak zwanej hali sportowej. Parking, który naprawdę powinien zostać odnowiony. Tych miejsc parkingowych brakuje w całej gminie, ale tam jest potencjał. To jest centrum naszego miasta. Centrum, które powinno być naprawdę atutem. Podobnie wczoraj byłam na Górnicy, rozmawiałam z mieszkańcami. Te bloki naprawdę mają potencjał. To, że to są bloki komunalne, to nie znaczy, że mają być zaniedbane, że okna mają być myte raz do roku, bo ci mieszkańcy zasługują na to, żeby żyć w godnych warunkach. To, że to są bloki komunalne, to nie znaczy, że gmina ma się od nich odwrócić, drodzy Państwo. I my musimy o to zadbać, musimy zadbać o czystość, o porządek. To jest nasze miejsce i wszyscy musimy dawać świadectwo, że dbamy o tą przestrzeń. W jaki sposób, drodzy Państwo, dochodzimy do tego ostatniego filaru, finanse i urząd. Ja Państwu gwarantuję urząd otwarty na mieszkańców, na Wasze potrzeby. I taką formą najbardziej demokratycznego wyrazu jest budżet obywatelski, który proponujemy. Budżet partycypacyjny, tak aby społeczność miejska miała do dyspozycji środki w określonej wysokości i sama mogła decydować, na co te fundusze przeznaczy. To Wy będziecie pomysłodawcami, będziecie wnosić projekty, a w takim głosowaniu, drodzy Państwo, może uczestniczyć również młodzież, osoby niepełnoletnie, bo one też mają prawo głosu. W końcu my tworzymy tą przyszłość dla nich. To ma być nasza wspólna przestrzeń, w której będziemy się czuć dobrze. Dlatego ten budżet obywatelski jest tak ważny. I choć w niektórych regulaminach nie ma tego doprecyzowanego, to ja Państwu gwarantuję, że ten budżet będzie wiążący dla władz. I co zdecydujecie? Państwo, i tak jeszcze na podsumowanie. Ci ludzie, którzy są tutaj za mną, to jest tylko garstka osób. Garstka osób, która nas wspiera. Do tego dochodzą młodzi, starsi, osoby o różnych poglądach, o różnym doświadczeniu. Przybywa nas i to naprawdę bardzo cieszy, dlatego że to pokazuje, że nasz projekt, to co robimy, ma sens. Ja jestem bardzo mocno zbudowana, dlatego, że jeszcze rok wcześniej nie pomyślałabym, że będę tutaj stała przed Państwem i spotkam się z tak dużą sympatią, z tak dużą życzliwością z Państwa strony. Przed nami naprawdę 3 tygodnie ciężkiej pracy. I ja wierzę głęboko, że ta praca będzie uwieńczona sukcesem, bo mam za sobą wspaniałych ludzi. Mieszkańcy naszej gminy są wspaniali. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za każdą pomoc, za wsparcie, za każdy ciepły głos. Zbliżają się święta, Wielkanoc i z tej okazji życzę zdrowych, spokojnych świąt. A na okoliczność wyborów życzę Państwu, aby wyboru, jakiego dokonacie, żeby ten wybór był słuszny i pozostawał w zgodzie z Waszym sumieniem.
Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Pamiętajcie, że wszystko co najlepsze dopiero przed nami.